Siema, hejo, dzisiaj wyzwanie skuter. Naprawiamy go dzisiaj. Siema. 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 Jaki pomysł? Ja mam najlepszy olej, zakupiłem. Taki. Czekajcie, może... bo tu... Tomek, czemu tak na przypale jeździłeś? Ach, wielkopolski. I tylko litr? Idealny tak. Do sałatek. Tani nie był. Ile? W razie czego mamy, patrz, palnik. Tani nie był, to nie są tanie rzeczy. Nie są tanie rzeczy. 13 mocnych złotych. Co? 13 złotych? No ale wiesz, zawsze taniej będzie, bo olej ten silnikowy to jest droższy, nie? To lepsze od silnikowego będzie. To jest lepsze? Bo sałatkowy, od razu sałatkę można zrobić, jak się zgłodnieje. Niepokoją mnie te kable tam. Dobre są. Ale do czego one są? W tym jest od razu picie? Coś ty. No otwierasz i... I pijesz. Pokaż, Kuba, olej. Ale ty, no właśnie, można tą butelkę wykorzystać. Ale w ogóle jak myślisz, odpalimy? No pewnie, idealny do smażenia. Odpalimy? No pewnie. Ja nie wiem. Gdzie jest skuter? Gdzie jest skuter? Tu. Nie ten. No super, co nikt nie jest tam. WD nam się przyda. To wiadro by musiało być. Personik. Ile już stoi? Ponad miesiąc, nie? Więcej. Ale z piachu jeszcze z niego zleciało. Z 2 miesiące przecież. Ty, w razie czego mamy, patrz, palnik. Możemy go przeciąć na pół. Dziadek, przecież ty, też fajny odcinek by wyszedł. Poczekaj, bo tu kabla wziąłeś. Słuchaj, jak nie odpali, to go tnę na pół. Dobra? Gdzie taki elegant? A ja wam powiem jedną rzecz. On już tu stoi 2 miesiące, bo my nie byliśmy przed wakacjami. Nie. Tak. Przed wakacjami byliśmy? Tak. Nie wiem, kiedy my byliśmy. Dawno to było. Czekajcie, może... bo tu... Tomek, czemu tak na przypale jeździłeś? Na przypale? Na przypale Tomek jeździł. Trzeba to poprawić, panie. Królu, właśnie. A kim mogliśmy wczoraj przyjechać? Czekaj, kostka. To już chyba wszystko podeschło. To jest zabytkowe. Tym mogliśmy wczoraj przyjechać. Trzeba tak, nalać oleju. Tu. Spróbujemy go odpalić wtedy i niech zakręci parę razy. I wtedy byśmy... No jest sucho, nie? Przewrócili go. I zlali to wszystko. Ale... Niepokoją mnie te kable tam. Dobre są. Ale do czego one są? Ja mam pewną rzecz. No. Tyś patrz. O, co? Nie odkręci się. Odkręci się. Tu się otwiera, o to kolejny zamek. No, zabezpieczenie. Tylko uważaj, nie polej się. Patrz. No, mówiłem, że wylejesz. Ale jak poszło? No wiedziałem, że wylejesz. Dobra, zakręcaj go. Patrz, już mamy stratę w oleju, patrz. Ale tu są naturalna witamina E. Tego wleje się. To jest naturalna witamina E. Żeby przepłukać, a później olej. No ten, dobra. To jest słonecznikowy, olej słonecznikowy 100%. Żabki. No. Żabki to najlepsze oleje. Patrzcie, tu wszyscy podpisali. CBR. Diablok, Menek. Kto tu podpisał? Kacper. Jerry. Bzyk, Jerry. Maras. Kacper. Patrz! Tata, a ty 200 na godzinę leciałeś tym skuterem do tej wody? No. A to kwiatek się przyda? No tak mówiłeś. Cykwu i elegancko, jakby było od tego. O, ty masz rację, usiądź sobie. A ja bym powiem... Obserwatorem. Ja bym tak powiem... Po co wy robicie? On i tak tak odpali. No ale musimy, no bo nie ma oleju nic. Miał wodę i piach. W środku. Teraz będzie miał olej i piach. Teraz będzie miał olej i piach. I żaby. I żaby. Tutaj konkretnie to zostało zrobione. Zobacz tam. Cyk, fuch. No i co zrobiłeś znowu z tą tablicą? Ona tak fajnie wygląda. Patrz, zobacz, piach z górnej grupy. Naklejkę, patrz, zgubiliśmy. Akrapa.
Dobra, sobie pływa chociaż. I co, kontrolujesz, ile tam nalałeś? Te malunki są świetne, Kuba, chodź zobacz. Ale ja widziałem je. Patrz, ale tu już ktoś klamkę złamał. Mara. Tomek, teraz trzeba oleju. To olej żlany, ale nie. Później wydamy mu frytkowy. Po co wielkopolski olej? Bo frytkowy, jak się przerobi, będziemy wymienić na frytkowy. Tomek, skąd ten nakup bierzemy? Od cebuli. Od cebuli, o! Nieźle. Tylko... Chyba go nie wydoimy, co? No właśnie, kurde, w cebuli jest słaba akumulator. O, to odpalę od razu, patrz, Kuba. Jak myślisz, że odpali mi skuter? Vital Jet? Na luzie. Z kopajki go biorę. Za trzecim razem. Za piątym, bo dwa razy z rozrusznika. Nie się rozgrzeją. Dobra. O, to zgaś. Kuba, odpalamy. Kuba, zgaś kłada. Chwila prawdy. Tylko uważaj, bo on kopie, nie? Dobra, pal go, Kuba. Nic? Światło jest. Poczekaj w mnie. Nie pójdzie. Pójdzie, poczekaj. Pójdzie. Sprawdzimy jeszcze kostkę. Tomek, to by trzeba było, wiesz co, wypiąć i zobaczyć, czy tu nie ma jeszcze wody, wiesz? Na razie jest nagrzany od słońca skutero. Teraz poszedł. Muszę wziąć specjalistyczne rękawiczki. Wo! Aha, żeby cię nie kopało. Ty fu. Pan majster trąbka. Czy bokręt ci dam, co? A ty tam jeszcze naplułeś. Jedno wyciszona. Tak? Może powietrza chcesz? Jak? Pokaż, jak to wygląda. Nie jest mokre w środku? Nie. Wyschło. Dobra, chwila prawdy. Moment, Kuba. Dzisiaj chyba nie będzie. Na dwóch hamulcach? Na jednym starczy. Już za chwileczkę, już za momencik lecimy z odpaleniem skutera. Nie ukrywam, chciałbym, żeby to dzisiaj trochę pojeździło. No? Nic! Nie buczy nic. Poczekaj. Czekaj, bo nawet światła nie było z tyłu. No, Kuba. Lecimy. Jest światło. Aż się coś pali, kable się palą. Fuj. Chyba nie odpali. Chyba nie odpali. No to linkę będziemy naprawiać w tym Hero. Jeszcze raz. No. Idę. To na dwóch hamulcach. Nic. Tu coś poważnego jest. Tu? No to możemy zrobić tylko tyle. A to zamykamy go? Zamykamy go. Widzę, że skuter znalazł swoje miejsce. Kto go chce, to przekażemy za darmo. Może przyjeżdżać na pamiątkę. Gdyby nie było, nie rozkradam części, oddaję.